wrażenia z Transalpiny jak na razie to no, droga z drzewami i z dużą ilością zakrętów. No właśnie, jak się patrzy, czy to koniec drogi jest? Kurwa twoja zajebana mać. No, niedźwiedź dzielnie tam walczy, słuchajcie, jakieś narzędzie se szuka, to tamto, tym. To jest minus. Kurwa, zawsze mówiłem kupić wana. No, powiem wam, że wrażenia z Transalpiny jak na razie to no, droga z drzewami i z dużą ilością zakrętów. Tutaj jest jakaś tama, która wygląda no, tak jak wygląda i są budy z jakimiś tam suwenirami. Będziemy sobie szukać jakiegoś miejsca do spania, tak więc zobaczymy, może znajdziemy coś ładnego. No, ale to nie jest to samo. Generalnie wrażenia z Transalpiny no, to nie są nijak wrażenia jak z Transfogarskiej, tak więc Transfogaraskiej. Tutaj znaleźliśmy taki kawalątek, gdzie dałoby się stanąć i jest zejście do wody. Ale jakoś tak nie jesteśmy przekonani. Pojedziemy jeszcze gdzieś dalej. Drzewa są ścięte, to nie połamane, tylko blokują drogę w tej chwili. No, dopiero będzie leciał. A, pan musi przeciąć. Mają spychacz, tylko nie mają jakiegoś sprzętu, żeby drzewo przesunąć. Zakręt, tak, tu jest.
bardzo sympatyczne miejsce. My tutaj jesteśmy zaparkowani tu. A jak widzicie, tam jest jakaś buda. Taka nowa przyczepa, ale nikogo tam nie ma. Natomiast tam dalej, tam. Też jest jakaś buda, jakiś inny samochód, tam sobie panowie łowią rybki, ale przestrzeń jest tak duża, że nikt nikomu sobie nie przeszkadza, tak więc nikt nikomu nie wadzi. Bardzo fajne miejsce. Jest tylko jedna rzecz, która nie jest fajna. Tutaj jest piękny las, ale niestety, co tam, ale niestety w tym pięknym lesie, słuchajcie, jak się domyślacie, są śmieci. No i takie pojedyncze, rozrzucone to jeszcze też denerwuje. Ale popatrzcie, co tutaj jest. Tutaj w takich dziurach porobione są takie, no, śmietniska, wysypiska, ja nie wiem. No gdzie rozum tych ludzi, powiedzcie mi? No gdzie jest rozum? I wiecie co? Najgorsze to jest ta myśl, że te śmieci tu same nie przywędrowały. Wszyscy ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, ale absolutnie wszyscy ludzie przyjeżdżają tutaj samochodem. Tutaj nie ma osoby, która przychodzi na nogach, bo to jest za daleko od miasta. I nikt nie przyjeżdża tutaj rowerem. Nikogo nie widziałam i nie wierzę, żeby ktoś tu przyjechał rowerem. Tu wszystkie osoby przyjeżdżają samochodem. Samochodem przywożą sobie to żarcie, jedzenie, wszystko, co potrzebują. Dlaczego, przepraszam, nie zabierają tego do domu? Naprawdę. Poziom edukacji mniej niż zero. A więc jak czasem będziecie narzekać, że u nas w Polsce coś jest nie tak, czy gdzieś brudno, nie. U nas jest super czysto w Polsce, ale to super czysto. Nie na tym polega spanie na dziko. Słuchajcie, niedźwiedź nawet nie rzuca peta. Bo po prostu to nie jest tak, że se rzucisz peta i to jest okej, okay, bo to tam małe, nie wiem jak ludzie co tam myślą. Nie, 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 tam w tym filtrze, słuchajcie, tam są toksyczne substancje, które jak ty zostawisz, jak pada deszcz, to wszystko wnika w glebę. A potem się ludzie dziwią, skąd mamy zanieczyszczone wody i rzeki i skąd ludzie chorują na raka. W każdym miejscu jest coś fajnego i niefajnego. I słuchajcie, tutaj są jagody. I wiecie, ja widziałam te krzaczki jagód wcześniej i myślę, nie, no to już za późno na jagody. Ale przez to, że tu jest dość chłodno w nocy, bo w nocy mamy jakieś poniżej 10 stopni spada temperatura. W ogóle musieliśmy włączyć ogrzewanie, słuchajcie, bo po prostu naprawdę jest chłodno w nocy i taka rosa, tak wiecie, jest po prostu wilgoć taka duża. Nie mamy ogrzewanie cały czas włączone, tylko po prostu na chwilę włączamy, żeby się przesuszyło i zagrzało i potem wyłączamy, bo po prostu sauna w ciągu kilku minut robi się tak gorąco, że się nie da wytrzymać. Ale słuchajcie, no te jagody, no przecież no muszę pozbierać, nie? Choć już małe pudełeczko. Tutaj to nawet więcej tych jagódek jest. O, chowają się za listkami. I słuchajcie, nasza Bela. Proszę bardzo. Ona wszystko je. Wszystko. O,
z ręki. Proszę bardzo. A tak skrzaczka by sobie sama zerwała. A wiecie, że jagoda ma właściwości lecznicze. Taki napar ze świeżej jagody, takiej leśnej, działa przeczyszczająco. Tak więc uwaga. Natomiast napar z suszonych jagód działa właśnie... Poczekajcie, czy to było odwrotnie? Nie, no dobrze mówię. Jak się ma biegunkę, to trzeba sobie zrobić napar z suszonych jagód. Natomiast jak się ma zaparcia, to wtedy trzeba zrobić napar ze świeżych jagód. O. Mamy ostatnio problem z energią. Wiecie co? Kurczę, ciągle nam te klemy, te takie klamerki, które się daje na akumulator, tam ciągle coś nie dzieje. To się tak chyba mówi, nie? Taki zbiera się tam taki osad i potem to nie łączy i po prostu stoimy tak jak dzisiaj w pełnym słońcu, a mimo to nie ładują te akumulatory. Lipa trochę, bo w planach tak naprawdę jest zmiana tam tego wszystkiego, bo to było tak po prostu podłączone na słowo honoru. Wiecie, taka, jak to mówią, prowizorka. Ale nie wiem, może właśnie te akumulatory usłyszały, że jesteśmy niezadowoleni i chcemy to wszystko pozmieniać. Szlak to wie, no i jeszcze już mamy niedaleko do Polski, no ale jeszcze trochę kilka tygodni musimy po prostu z tego korzystać. Mamy wprawdzie awaryjne zasilanie, bo mamy generator, ale no to wiecie, no. Zawsze coś. Niedźwiedź dzielnie tam walczy, słuchajcie, jakieś narzędzie se szuka, to tamto, tym próbuje, tamtym. No problem trochę jest, bo nie ma tak dobrego dojścia, bo wiecie, jak montujesz wszystko, to nie myślisz, że tam co chwilę będziesz musiał grzebać. To jest taka rzecz, którą myślisz, że jak raz zamontujesz, to już po prostu nic tam nie musisz robić, nie? A jednak trzeba dostęp, więc to jest taka rzecz, którą będziemy teraz poprawiać. To oczywiście będę nagrywać potem, ale... Jak nie dostanę w łeb, bo jak coś nie wychodzi, to niedźwiedź bardzo się denerwuje, no i muszę uważać, żeby nie być za blisko. Nie, no to oczywiście żarcik, ale po prostu on strasznie nie lubi, jak coś nie działa, no, tak powiem. Kurwa twoja zajebana mać. Kurwa. Powiem jeszcze szybko, bo o szczegółach będę opowiadać w jakimś osobnym filmie o przeróbce naszego kampera. Powiem tylko szybko, że mamy dwa akumulatory. Jeden taki mniejszy i to się szybko okazało, że nie był wystarczający i potem
kupiliśmy taki olbrzymi. A ja tam się na tym nie znam, ale wydaje mi się, że teraz to znowu mamy za dużo. Nie wiem, czy można mieć za dużo, czy to też wpływa na jakby pobór energii. To będziemy rozkminiać, jak już będziemy przeróbkę robić. Nowa koncepcja jest taka, że podłączymy tylko jeden akumulator, ten duży, i zobaczymy, jak to będzie funkcjonować tylko z tym jednym akumulatorem. Plus to jest minus. O, chyba niedźwiedź znalazł. O, widzisz, no i wszystko jasne, tu się rozłączyło się. Bo zawsze jakaś kurwa musi mi grać na nerwach. I tym razem to nie jest baba. Zawsze coś gdzieś, wiecie, jeździmy po tych wertepach. Abyśmy kurwa mieli vana, to byśmy jeździli kurwa po asfalcie. Kurwa zawsze mówiłem kupić vana. To oczywiście jest niedźwiedzi żarcik, to ja chciałam vana. Se kup. Ale teraz cieszę się, że nie mamy vana. No nic, dobrze, że znalazłeś, już wiadomo, o co chodzi. Zawsze najgorzej to znaleźć, w czym tkwi problem. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o kasę. Nie. No nie w tym wypadku. W każdym wypadku chodzi o kasę. Wypierdalaj. No problem tutaj, wiecie, że właśnie nie ma dobrze dostępu i to... Dlatego trzeba to wyjebać stąd. Basically. Trzeba to wszystko inaczej rozplanować. No amen. Ja to będę tłumaczyć z twojej łaciny na polski. Łoepa. Byłaś. Mam cię, kurwa, zjem cię. Fu. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Chciałabyś wiedzieć, no nie. No i jest zrobione pięknie i nawet tutaj, jak się świecą te lampeczki, to widać, ale za to przestało nam pokazywać, bo tutaj pokazuje właśnie napięcie. No nie działa, ale generalnie działa, bo tutaj jak widzicie się świeci, więc możemy ładować, więc jest. No, oby te parę tygodni po prostu jeszcze przetrwać, a potem zrobi się to porządnie. Na szczęście my tutaj mamy aplikację, w której pokazuje właśnie dokładne napięcie i co się dzieje, ile tego prądu jest i no wszystko tam. Ja taka trochę nietechniczna jestem, to musicie mi wybaczyć. Chodź, chodź, idziemy, idziemy.
to już, słuchajcie, jest po prostu mistrzostwo świata. Więc jakaś mądra głowa wymyśliła sobie, słuchajcie, kibelek. I oni wokół tego, wokół takich trzech drzew, potem folię rozkładają, nie? Tak więc, że nie widać. Ale przepraszam, nawet słuchajcie, patrzcie. Nie, no to zostawię bez komentarza po prostu.